Witam serdecznie na kolejnym moim filmie, tym razem z finansów, gdzie chcę Wam pokazać, jak obliczyć zysk inwestora. Co to jest zysk inwestora? No to jest to, co on faktycznie zarabia, ale dokładniej jakby nie tylko w ujęciu ile w złotówkach, a ile to jest procentowo, bo często miarą taką dobrą do porównań, co jest bardziej zyskowne, rentowne, efektywne, jest stopa procentowa, czyli jakiś udział procentowy, który jest porównywalny z innymi wynikami. Jeżeli mamy zadanie tego typu, gdzie jest napisane, że inwestor nabył to obligację zero kuponowo za 9700, a jej wartość nominalna to 10 tysięcy złotych i pytanie brzmi, ile wyniesie zysk inwestora, to w tym momencie zacznijmy od wypisania posiadanych i szukanych, że tak to bym ujęła. Czyli wiemy, że w tym momencie cena, czyli to, za ile my kupiliśmy, było 9700, nominalna wartość tej obligacji to jest 10 tysięcy złotych. Pytanie, ile wynosi ta stopa dochodu, rentowność czy stopa zwrotu. Jakkolwiek byśmy tego nie ujęli. No widać ewidentnie, że jeżeli ja kupuję coś po 9700 i w tym momencie w przypadku obligacji na końcu takiej inwestycji, którą kupiłam po 9700, dostaję do wypłaty 10 tysięcy złotych, to w tym momencie no widać czysto, że zarabiam tylko albo aż 300 zł. Wszystko jest ważne, na ile, przez jaki czas ja zarabiam te 300 zł. Jeżeli pytanie wynosi, ile wyniesie się ten zysk inwestora, to ja bym w pierwszym momencie powiedziała po prostu 300 zł. Różnica między ceną nominalną, czyli tą końcową do wypłaty, minus to, co było włożone w tą inwestycję, czyli 9300. Czyli jakby przychody minus koszty, bym powiedziała. Ale jeżeli chcemy to w tym momencie zastosować wzór, który policzy nam bieżącą stopę dochodu, czyli current yield, to w tym momencie widzimy, od wartości końcowej, czyli to, co dostanę, odejmuję wartość początkową, czyli ten wkład mój i tę różnicę, czyli ile zarabiam te 300, porównuję do tego wkładu, ile musiałam wydać pieniędzy, żeby osiągnąć te 300 zł, czyli tak jakby przychód w porównaniu do kosztu, czyli ten przychód, ta nadwyżka, to ile zarobek w porównaniu do tego wkładu, ile musiałam zapłacić. A więc w tym momencie po podstawieniu mamy od 10 tysięcy odejmuję 9300, czyli to jest 9700, przepraszam, czyli te 300 zł na plus, które są zarobione, w porównaniu do tego, co musiałam zainwestować, czyli 9700, procentowo to wychodzi 3,09%. A więc możemy powiedzieć w tym zadaniu, że osiągnięta rentowność tej obligacji wynosi 3,09%. Jest to bardzo prosta stopa dochodu. Ona nie uwzględnia tego czasu trwania od momentu zakupu do momentu wypłaty wartości nominalnej. Jeżeli potrzebujecie rozwiązania swoich zadań odpłatnie, jak najbardziej możecie mailować na zadania@projekty.mpw.pl lub wejść na stronę internetową, która tu jest podana. Zapraszam do oglądania pozostałych filmów, do subskrybowania kanału i korzystania z wszystkich materiałów, jakie udostępniam tutaj na YouTubie. Pozdrawiam.